me! Jeszcze raz im! Spróbujcie tego, wymorskie psy! Ognia! Znowu strzelają! Nie dostaną nas! Oczyścić pokład! Co? Oczyścić pokład! Ładować działa i pełną salwą w nich! Prawie wszystkie działa zostały zniszczone po ostatnim ataku, sir. Nie możemy wyrządzić im żadnych szkód. Napływ odrufy, sir! Będą wchodzić na pokład! Jeszcze broni, szykujcie się na atak! Co? Żywcem nas nie wezmą! Do ataku! Co? Pojmaliśmy kapitana Pazura! Proszę, proszę, to rzeczywiście rzadka przyjemność. Kapitan Nathaniel Pazur. Tak mi przykro, twój statek zatonął, a reszta załogi jest, jakby to powiedzieć, niedysponowana. Nie zatrzymasz mnie, Laru! Zemszczę się! Wątpię. Widzisz, jesteś prezentem dla króla i tuż po naszym powrocie zostaniesz publicznie stracony. Wymierzanie sprawiedliwości łajdakom takim jak ty zwiększa bezpieczeństwo ludu i umacnia potęgę hiszpańskiej floty i króla. Jeszcze zobaczymy. Zaiste. To dla mnie wyjątkowo szczęśliwy dzień. Mam nadzieję, że twoja cela będzie możliwie niewygodna, a strażnicy wyjątkowo nieuprzejmi. Koniec końców, nie możemy być zbyt ostrożni z naszym cennym trofeum, nieprawdaż? Zabrać go... Uspokój się, albo zmienię twoją ostatnią noc wśród żywych w piekło. Musi być jakieś wyjście. Co to? Ciekawe, jak długo to tu leży. Spowiedź swą spisuję gęsim piórem na kawałku udartego papieru, aby potem ukryć ją w ścianie. Rano zostanę stracony za zbrodnię przeciw królowi. Szczegóły nie są już istotne. Ważne jest, aby ktokolwiek czyta ten list, wiedział, że amulet dziewięciu istnień naprawdę
naprawdę istnieje. W mieście, po drugiej stronie lasu, w lokalnej tawernie, przegrałem jeden z klejnotów amuletu. Nie ma już dla mnie nadziei, ale ty, kimkolwiek jesteś, możesz mieć więcej szczęścia i wydostać się z tego zapomnianego przez Boga miejsca. Jeśli szukasz przygody życia, weź ten kawałek mapy i zdobądź pierwszy z 9 potężnych klejnotów amuletu 9 istnień. Mapa jest niekompletna. Musisz więc odnaleźć pozostałe fragmenty i resztę klejnotów. Powodzenia i uważaj. Inni wiedzą już o istnieniu amuletu. Amulet 9 istnień. Nie do wiary. Czy to może być prawda? Pewnie nie, ale tak na wszelki wypadek. Ostrzegałem cię! Teraz ucieszę cię osobiście! Co? Cześć, witajcie w grze zasygnowanej Kapitan Pazur, która została wydana w 1997 roku, a do Polski trafiła dopiero w 2000 roku, więc jest to troszeczkę starsza gra. Tak jak mieliśmy okazję zobaczyć na filmie wprowadzającym, Kapitan Pazur jest piratem, który swoją załogą podróżował po morzach, aczkolwiek został schwytany przez jakąś flotę i wtrącony do lochu, w którym udało nam się znaleźć jakiś list i kawałek mapy opowiadający o magicznym amulecie 9 istnień i 9 klejnotach, które musimy skompletować. Zaczynamy właśnie w takich lochach. Gra jest grą platformową, co na pewno bardzo dobrze widać. Moim zdaniem graficznie prezentuje się bardzo ładnie jak na tamten czas. Tak więc myślę, że bez zbędnych ceregieli będziemy zaczynać. W grze na poziomach możemy znaleźć bardzo dużą ilość różnego złota, takiego jak tutaj zbieram są monety, możemy kolekcjonować pierścienie, tak jak tutaj, o, nawet są różnego rodzaju kolory, czy takie smoki, które są teraz nad głową Pazura. Tak więc będę starać się zbierać wszystkie złoto, wszystkie te artefakty, aczkolwiek na pewno nie skompletuję zawsze wszystkiego, co jest możliwe do skompletowania na planszy. Poziomów jest 14 bodajże. Sobie wszystkie przejdziemy, nie są one jakieś specjalnie długie. O, jeszcze przez te 3 sekundy mam moc. Zaraz to wszystko objaśnię. Teraz tak, spojrzę sobie na dół, co tam jest. Jest coś do zbierania, to idziemy. Tak jak już mówiłem, że możemy zbierać mnóstwo różnego rodzaju złota. Tam na dole też coś widzę jest. Jak się schylimy i przytrzymamy, możemy zobaczyć, co jest niżej. Podobnie jest z rozglądaniem się w górę. O, w ten sposób. A te flagi to są takie checkpointy, które zapisują nam stan, jakby. Tam warto jest. Chyba tak, z tego co pamiętam. Pierwszy poziom jest akurat taki. Aj! Najbardziej charakterystyczny. I tutaj jeszcze. O, jest jeden przeciwnik, z którego wypada złoto. To jak mówiłem, będę starać się zbierać jak najwięcej, ale jakoś nie będę się na tym najbardziej skupiał. Pazur jest aktualnie w angielskiej wersji językowej, jest polska, której dystrybutorem bodajże jest Techland, aczkolwiek ja nie mogę, nie dałem rady spolszczyć Pazura w żaden sposób, niestety. Więc gramy po angielsku, ale myślę, że nie będzie to za bardzo przeszkadzało. Teraz tak. Tutaj nad głową Pazura mamy, o, bardzo ładnie jakieś berła, tak, pokazane. I tutaj jest ta czerwona mysz, tak jakby. Zawsze zbierając tą mysz, otrzymujemy na jakiś określony czas moc, pozwalającą skakać wyżej. Czas, który nam pozostał, jest pokazany po lewym górnym rogu, zaraz pod zdobytymi punktami. Czy jeszcze zostało nam 12 sekund, 10. Dobra. O, i udało mi się zdobyć koronę, świetnie. Teraz tylko nie zginąć. Co jest niżej? Ziemia, dobra. Nie będę tam sprawdzać, co jest. Jeszcze przejdę się w tę stronę. Po prawej stronie ekranu. O, udało mi się przeżyć. W prawym górnym rogu ekranu możemy zobaczyć, ile mamy jeszcze zdrowia.
90, maksymalna jest 100, bo tam oberwałem od jednego z psów. O, udało mi się nawet zdobyć koronę. Poniżej mamy pistolet. To jest specjalna broń, którą aktualnie używamy. Mamy jeszcze magiczny pazur i dynamit. Na razie oczywiście będę sobie to oszczędzał. Ja lubię oszczędzać takie gadżety. Będziemy tego używać dopiero w jakichś ekstremalnych momentach. Albo w konieczności. I poniżej, jeszcze poniżej tej umiejętności mamy twarz kapitana Pazura i cyferkę obok. Mówi ona o ilości żyć, które nam zostały. Jeśli zginiemy, całe nasze zdrowie spadnie do zera. Będziemy mogli się odrodzić, tak powiem, w checkpointie ostatnim, który minęliśmy. Z tym, że tracimy już jedno zdrowie. So far, so good. O, jest kolejny checkpoint. Gra została zapisana. Tutaj ta platforma. Niestety chyba do mnie nie wyskoczy w żaden sposób. Nie, chyba nie. Te tutaj łocuszki właśnie sypią się po chwili, kiedy na nie stąpniemy, więc trzeba uważać. Kolejna myszka wpadła. Mamy jeszcze przez 10 sekund pominiętość. Nie wiem, gdzie mogę. Wow, ale bym chciał tam się dostać. Ten portal, który widać u góry. Wybaczcie, że teraz tak się śpieszę, ale chciałem wykorzystać jak najlepiej tą moc. Teraz się skupię na tym. Ten portal, który jest o tutaj, teleportuje kapitana do specjalnego pomieszczenia, w którym zdobywamy skarby. Zazwyczaj te pomieszczenia są usiane pułapkami, są całkiem ciężkie do przejścia. Aczkolwiek będę starał się je też pokazywać, jeżeli do jakiegoś dojdę w ogóle, bo to też nie jest, ta gra nie należy do gier wcale prostych, jak mogłoby się wydawać. Złapię sobie berła i zeskoczę sobie w dół. O, właśnie w ten sposób. Teraz przeskoczę na tą drugą platformę i też pozbieram to wszystko. Gra ma ogólnie bardzo ciekawą fabułę. Po każdym bodajże poziomie jest cutscenka, którą będę wam pokazywać. Niestety właśnie w angielskiej wersji językowej, ale myślę, że jakoś to przeżyjecie, dacie radę. Kolejny checkpoint. No i zabijamy więcej tych naszych przeciwników z tej floty, czy co to tam jest, co tam na dole jest. Jest platforma, są kolce i jest pies. Generalnie kapitan Pazur jest właśnie położony w świecie psów i kotów, co już pewnie też sami zdołaliście zauważyć bardzo dobrze. Najpierw się przejdę tutaj kurczę do góry. A potem będę zbierał w drodze powrotnej. O, zdobyłem mysz. Teraz jak ja mogę ją wykorzystać? Tam nie wskoczę w żaden sposób. Ominęłem. To nic. Jeszcze tam sobie najwyżej wrócę. Na razie bym chciał się skupić nad bardzo jakimś inteligentnym, dobrym wykorzystaniem tej myszy. Która już mi się zresztą kończy. Aha, pewnie tutaj mogę ją wykorzystać, ale została mi chwila tylko. Ach, nawet nie. No dobra. Trudno, nie udało mi się tego wykorzystać poprawnie. Tak nie mam, klejnoty. Sobie je pozbieram. O, nawet udało mi się dobrze zrobić, nie zginąć. Tam są kolce, które od razu zabijają kapitana. Żałuję, że nie mogę się dostać do tamtego miejsca. Bardzo bym chciał. Czaszka, zdrowie dla kapitana i... korona. No ale cóż. Grałem w kapitana, jak byłem bardzo dawno temu, że tak powiem. Tak więc wiele już nie pamiętam. Nawet nie pamiętam, czy ja kiedykolwiek go przyszedłem do końca, tak naprawdę. Jeśli nie, to zrobimy sobie to tym razem. Czas to nadrobić. Nijak tam nie wskoczy teraz, niestety. Choć bardzo bym chciał. Zbieramy. Ciach, zbieramy. Tam jest kolejna czaszka. Czaszki są najdroższym z przedmiotów możliwych do znalezienia. Teraz tak, gdzie ja tutaj jestem? W którą stronę warto zejść? Dobra, skoczę sobie tutaj. O, shit. Nie wiem, czy dobrze skoczyłem. Jest, udało mi się wejść do teleportu. Tak więc zwiedzimy sobie jakieś miejsce. Wow! Jeny, co się dzieje?
No nie, zdobyć tutaj wszystko to na pewno jest bardzo ciężko. Zdobyłem mysz, dzięki czemu mogę sobie tutaj wskoczyć z powrotem, chociaż na chwilę, żeby sobie... Fail. Zginąłem. Aczkolwiek to, co zebrałem, zapamiętuje mi się, więc nie będę musiał tam wchodzić jeszcze raz. Tak więc już myślę, że ominę sobie to miejsce i zejdę sobie w tą stronę. Jest checkpoint. Hop. Nie wiem, w każdym razie udało mi się pokazać, jak wygląda to miejsce. O, tam jest to ten szczur. To był dobry moment, żeby wam pokazać, jak działają te umiejętności kapitana. Strzeliłem, wypaliłem do niego z pistoletu. A, skubany. Moneta poszła. Zniknęła. Jedną monetę jesteśmy do tyłu. No ale to nic. Zerknę sobie, co jest na dole. Coś tam jest, więc warto zejść. Przepraszam. Jak zawsze będę starać się wszystkie zakamarki zwiedzać. Wszystko, co tylko rzuci mi się w oczy, bo z pewnością pominę nieraz jakieś poukrywane miejsca. Przykładem na to są te teleporty, które już zdołałem chyba 2-3 pominąć. Mam znowu mysz. Już jej nie mam, a tam jest korona. Nie zdobędę jej. Niestety, się troszeczkę spóźniłem. Zabrakło sekundy, może dwóch albo półtorej. Teraz jest... Może to być dosyć ciężki moment, grając pierwszy raz, czy coś takiego, żeby tam sobie odpowiednio, w odpowiednim momencie zeskoczyć i skoczyć na następne pole, wiem, ale teraz jakoś mi się to udało. No i to jest koniec poziomu. Ten fragment mapy, który jest nad głową kapitana, kończy ten poziom. Jeszcze zobaczymy sobie końcowy ekran. Oto fragment mapy, który już mamy. A to fragment mapy, który właśnie zdobyliśmy. Bo musimy skompletować całą mapę i 9 klejnotów. A drawing of the amulet. Now to finally escape from this prison and collect all of the 9 gems. I tak wygląda ekran końcowy. Jak widać, nie zdobyłem żadnej z 3 czaszek. Trochę pozbierałem koron. Troszkę tych smoków. Berła były najbliżej. 100% Tom. O, puchary też były całkiem nieźle. Pierśnie jest spoko. Wszystkie udało mi się zdobyć też tapki złota, tak więc chociaż jeden pozytywny akcent. Monety zaniedbane, no, aczkolwiek ciężko jest to wszystko zebrać. Tak więc przechodzimy dalej. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. Tym poziomem zajmiemy się następnym razem. Zapraszam was do komentowania, oceniania, subskrybowania i oglądania. Do zobaczenia. Cześć.